można dodać, można ująć, wspaniale jest. A podobno dzisiaj masz urodziny, czyli świętujesz podwójnie? Tak, świętuję podwójne moje 19 urodziny. Bardzo dobrze, jest fajna impreza, super ludzie. My jesteśmy osobami towarzyszącymi, ale świetnie, super, dziękujemy. Jakiego utworu muzycznego nie może zabraknąć dzisiejszego wieczoru? Miłość Zakopanem to chyba najbardziej hit teraz w tym momencie, jaki może być. Tak, Miłość Zakopanem to jest utwór, na który każdy liczy i każdy chce, żeby to było zagrane. Świetnie, lokal jest świetnie przygotowany, atmosfera jest naprawdę wyśmienita i tylko się bawić, do białego rana najlepiej. Doskonale. Miła atmosfera, własna grupa, więc jest wszystko fajnie, tak? Jak się bawisz? Dobrze się bawię, ale teraz już jest lepiej, bo nie ma już tego stresu, mam to już za sobą. Nie jest tak, jak było wcześniej, że ona nie wiedziała, co się dzieje, więc była zła. A co dzisiaj takiego wyjątkowego się wydarzyło? W styczniu jest 26. trzecia rocznica i no to już była najbliższa pora. Tak przy okazji studniówki, mówię, no już przy dużej publiczności. Ale pora na co? Żeby się oświadczyć. Partnerka przyjęła, oświadczymy? Tak. Proszę pokazać pierścionek. Przygotowania do dzisiejszego wieczoru? O Boże! Godziny, kosmetyczki, fryzjerki, masakra! Założyć spodnie, marynarkę i bój! Jest podwiązka? Jest, czerwoniutka, z imieniem partnera i swoim. Ja to na spontanie. O 16 zacząłem się ogarniać, przyjechaliśmy na próbę poloneza i tyle. Bez zbędnych przygotowań. Tyle, że kupno paska, muchy i tyle. I lecimy. No i już od rana fryzjer, kosmetyczka, więc od samego rana przygotowania. Jest podwiązka? Jest, oczywiście. Proszę zaprezentować podwiązkę, żeby był dowód, że naprawdę jest. U mnie była duża konspiracja. Użyłem do tego jej taty, przyjaciółek, które też się z nami bawią. I dużo osób, byle z daleka od niej, żeby się nie dowiedziała. No i w sumie zobaczyła dzisiaj jeszcze zanim się oświadczyłem, no zobaczyła jak chodziłem z kwiatami na salę. Ale myślę, że się udało. Jest podwiązka? Jest. Proszę pokazać. Przygotowania były naprawdę bardzo ciężkie, szczególnie polonez. Wychodził, muszę przyznać, że najgorzej, ale dzisiaj naprawdę genialnie wyszedł. Także jest dobrze. Jest podwiązka? Oczywiście jest podwiązka, tak. Proszę zaprezentować. Proszę. Jeszcze nie, ale pewnie od jutra już zaczniemy. Ja to myślę cały czas. Znam na 100% na spokojnie. Trochę może. Studniówka jest takim momentem, gdzie jednak uświadamia, że coraz bliżej matura, trzeba się szykować, szczególnie jak komuś zależy na przyszłości, na studiach. Znaczy, no chyba te myśli już coraz bardziej pojawiają, tak? Ale no idą ferie. Na razie nie ma się co przejmować maturą. Zobaczymy, jak to będzie. Próbne były, poszły jak powinny pójść i zobaczymy, co będzie. Są wspaniałe, naprawdę osoby i całe grono nauczycielskie.
Ja bym chyba chciał pozdrowić do wszystkich tutaj zgromadzonych. W sumie to w większości nie znam, ale jak tu tylko wchodzimy, to każdy taki uśmiechnięty. Wydaje mi się, że się dogadamy. Ze wszystkimi będzie jednak dobra impreza, także pozdrawiam wszystkich tutaj zgromadzonych. Myślę, że przeżyją fajną studniówkę. No, mógłbym pozdrowić też moją rodzinę, ale korzystając z okazji, to chyba też to zrobię. To też pozdrawiam. Na pewno mamy, bo zesłała nas tutaj i wszystkich maturzystów, które się dzisiaj bawią. No ja przede wszystkim moją ukochaną, bo ma dzisiaj urodziny, no i wszystkich po prostu, wszystkich. Chciałabym pozdrowić mamę, która mi najbardziej pomagała w przygotowaniach, no i znajomych, którzy życzyli mi wszystkiego najlepszego i miłej zabawy. To ja pozdrawiam Oazę w Bulanowi i Oazę w Anualicie. Thank you.